Przed nami wielki finał pierwszej edycji tanecznego show Ghost to Dance, tylko taniec. Będzie kolorowo i emocjonująco. Wieczorem w Polsacie ostatni raz wystąpi 7 finalistów. Nie zabraknie też niespodzianek. Swoje umiejętności taneczne zaprezentuje jeden z jurorów, Michał Malitowski. Z mistrzem świata w tańcu latynoamerykańskim rozmawia reporterka Magdalena Chkawy. Dzisiaj finałowy odcinek pierwszej edycji programu Got to Dance, tylko taniec. Zarazem ze mną jeden z jurorów, Michał Malitowski, światowej sławy tancerz. Dzień dobry. A niech pan nie przesadza. Nie no, przecież to prawda, więc trudno to ukrywać. Proszę nie być takim skromnym. Proszę powiedzieć, czego możemy się spodziewać dzisiaj w tym ostatnim odcinku? No jest... się będzie działo. No, dzisiejszy program na pewno jest świetnym... zwieńczeniem całej edycji. Na pewno wygrała tutaj różnorodność, powiedzmy, i pod względem uczestników, którzy się zgłosili w każdym wieku i prezentowali różne style. Różnorodność także jurorów, bo mamy różne kryteria, różne osobowości, jak mogliśmy się o tym przekonać. I też upodobania chyba naszych polskich widzów, bo mamy w finale i Ziemię Myślenicką, która jest reprezentantem tańca ludowego i na nią ludzie głosowali, co było wielkim naszym zaskoczeniem, jurorów. I mamy i Top Toysów mamy, którzy tańczyli old school i new school w drugiej odsłonie, więc to tacy przechodzą trochę takie taneczne metamorfozy. Mamy młode dzieci, Lollipopsy, które mają niesamowitą energię. Mamy Dawida Ignaczaka, który jest samoukiem, tańczy w domu, tam trenuje. Mamy reprezentantów tańca towarzyskiego, którzy są mi bliscy, którzy z determinacją pokazują różnorodność i techniczne swoje umiejętności tańców latynoamerykańskich. Mamy też dziką kartę, Caro Dance, którzy są bardziej teatralni. O kim zapomniałem? Mamy jeszcze... to chyba. I Catch the Flava. Nie mogłem o nich zapomnieć przecież. A to są chyba moi faworyci, bo są tak... Bo tak jak w przypadku tych pozostałych to było pewne wyróżnienie i zaskoczenie, że są w finale, to Catch the Flava są taką ekipą, która już tańczy od dawna. I ten b-boying, który prezentuje, jest naprawdę na światowym poziomie. I są taką w pełni formacją, która tańczy i street jazz, i hip-hop na bardzo wysokim światowym poziomie. A elementy b-boyingu, które tańczą, no to taki b-boying oglądałem na Brooklynie czy na Bronxie, więc oni naprawdę są naszym eksportowym tematem. A proszę powiedzieć, czy w takim razie ta różnorodność może sprawić, że wybór będzie trudny? Będzie na pewno trudny, no bo każdy może wygrać, wydaje mi się. Zarówno te Lollipopsy i te dzieci. Nie mogę zapominać o tym, że pierwszą edycję Got to Dance właśnie w Anglii wygrał 9-letni Akai. Więc one mają szansę i ludzie będą na nich, i dzieci będą na nich głosować. Oczywiście mamy Ziemię Myślenicką, która idzie jakby w nurcie koko, tak? Eurospoko, więc ludzie też chyba na to głosują. Jest Catch the Flava, jest taniec towarzyski, więc wydaje mi się, no i Czarny Koń też Top Toys, więc naprawdę moim faworytem jest Catch the Flava, ale jak ludzie zagłosują, to może być dużo emocji. Ja proszę powiedzieć, czy ta osoba, która wygra ten program, tą pierwszą edycję, jakie mogą być jej losy po programie? No, jeden los to już jest pewien, że wyjdzie z tego programu z czekiem na 100 tysięcy złotych, więc to już na pewno będzie jakaś zmiana w życiu tej osoby. Wystąpi również na Top Trendy w Sopocie, więc to już jest dwa. I nie zapominajmy o tym, że oglądają to ludzie z managementu, z biznesu, różni ludzie, którzy organizują różne imprezy, więc to jest następny plus. I też nie zapominajmy o tym, że lokalnie wszyscy działają w swoich ośrodkach i naprawdę na pewno im to da jakieś uznanie w tych ośrodkach, w których działają i utwierdzą ich w tym, że naprawdę robią dobrą robotę. A co dalej, to tego od nich zależy. No właśnie, wiemy też, że będzie już druga edycja programu. Castingi ruszają pod koniec maja, 19 maja dokładnie. Czy ma pan wrażenie, że Polacy chcą tańczyć?
chcą tańczyć i potrafią tańczyć, uwielbiają tańczyć. I ta różnorodność spowodowała też to, że wiele ekip odpadło z programu, świetnych ekip. Było naprawdę wielu tancerzy, których dzisiaj nie zobaczymy w tym finale, a którzy naprawdę mogliby stworzyć drugi, równorzędny, świetny finał. Więc zapraszam ich serdecznie do drugiej edycji. I to, że im teraz nie wyszło, to nie znaczy, że nie wyjdzie im w drugiej edycji. Program jest bardzo otwarty, ta formuła tego programu naprawdę mi się podoba, że promuje zarówno zawodowców, jak również amatorów, dzieci, starszych ludzi i też różne style. I nie zamykamy się na jakiś konkretny styl, tylko naprawdę udowadniamy, że jesteśmy otwarci jako program na wszystko. Więc każdy ma naprawdę szansę zaistnieć w tym programie, wygrać pieniądze i zmienić swoje życie. A proszę powiedzieć jeszcze na koniec, czy pana zdziwił poziom uczestników? Bo byli różni, tak jak widzieliśmy. Są różne style w finale. I czy ten poziom, spodziewał się pan wysokiego poziomu, czy myślał pan, że to będzie troszeczkę inaczej, trochę gorzej? W tym programie było naprawdę różnorodnie. Mieliśmy osoby, które są mistrzami w swoich stylach. Mieliśmy pary rock'n'rollowe, tańce towarzyskie, które naprawdę odnoszą międzynarodowe sukcesy. I nie ma ich na przykład w tym finale. Amatorzy ich pokonali, którzy swoją determinacją i jakimś nowym talentem ujęli naszą polską publiczność, więc to było dla mnie takim zaskoczeniem, że nie do końca na przykład te osoby, które powinny być w tym finale, albo mogły być w tym finale, one były. Więc z jednej strony było zaskoczenie, takie przykre, ale też miłe, więc a do samego poziomu na pewno może być lepiej, na pewno osoby, które pokazały się w castingach, a później w półfinale, czy teraz w finale, prezentują różny poziom. I może być na pewno lepiej, tak jak oni to mówią. Pod każdym występem robią postęp i na pewno może być lepiej. Nie? Czyli jakie jeszcze emocje będą dzisiaj? Będą emocje? Na pewno będą emocje, a o to wszystko chodzi. Ale czy jurorów, czy uczestników? Jednych i drugich, wydaje mi się. A pan się przywiązał się do tego jednego konkretnego zespołu, znaczy do tej grupy? Znaczy, ja przed finałem myślę, że to będzie Catch the Flavor, ale tak jak mówię, to jest tańce, jest program na żywo, i wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się wydarzyć. I naprawdę oglądajcie i będzie na pewno się działo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Malitowski zaprasza na finałowy odcinek programu Got to Dance, tylko taniec.